To nie PiS odbiera ci wolność, tylko TVN Rozum. Memy na temat TVN-u, czyli telewizji deutschlandzkiej Donalda Tuska oraz Platformy Obywatelskiej z ostatnich tygodni. Witajcie na kanale Prawda.pl. Tak to właśnie wyglądał Tuska. Patriotyzm, kultura z panią Lampart czy uczciwość z panem Nowakiem. Skoro przywycenie 24 euro za tonę, opłaty od emisji CO2 do budżetu państwa wpłynęło około 12 miliardów złotych, to przy wzroście z 24 do 42 miliardów złotych do budżetu powinno wpłynąć 42 miliardy złotych, czyli 30 miliardów złotych. Z kolei obniżenie akcyzy na paliwo to 35 miliardów złotych, a netto 28,6 miliarda złotych. Jakby ktoś miał wątpliwości, dlaczego płaci takie wysokie ceny paliwa? Otóż za prawie 60% ceny produkcji energii elektrycznej, czyli prądu, to są uprawnienia od emisji CO2, czyli unijna opłata, która wpływa do budżetu państwa. Ale jest to unijna opłata. I pozostałe, jak widzicie, 25% to pozostałe koszty produkcji, a 8% to właśnie koszty tej unijnej polityki klimatycznej, czyli łącznie 67%. Płacimy więcej za prąd z powodu Unii Europejskiej, czyli 2/3 cen. I kolejny tweet. 4 przykazania mądrego Polaka. Nie oglądam Onetu, nie czytam Gazety Wyborczej, nie oglądam TVN-u i nie głosuję na PO. I tutaj odpowiedź do pani Lubnauer z Nowoczesnej na temat jej kolegów z Platformy Obywatelskiej. Na pierwszym planie jest Schetyna, na drugim planie Trzaskowski, na trzecim planie Grodzki, natomiast na czwartym planie, na samym dole jest pan Nitras. Natomiast tutaj jest odpowiedź moja do pana Szczeby z Platformy Obywatelskiej. Teraz nagle się panu przypomniało o konstytucji. Jak był spór pomiędzy wyższością konstytucji nad unijnym prawem, wy, opozycja, wybraliście unijne prawo. Posługujecie się konstytucją tylko wtedy, gdy wam to pasuje. Obłuda Platformy, obokomunistyczna deutschlandzka telewizja stała się polska. Natomiast to jest moja odpowiedź do Donalda Tuska, Volksdeutscha, zdrajcy polskiego narodu. TVN jest komunistyczną deutschlandzką telewizją w pana rękach. Wiem, że pana boli, że Polacy dowiedzą się o pana słowach, gdy pan nazwał polskość nienormalnością i gdy pan przemawiał do CDU, czyli niemieckiej partii, jakby ktoś nie wiedział, do której należy Angela Merkel, jak do przyjaciół. Że nie zareagował pan na słowa Jarzdzewskiego i Nitrasa o katolikach. I tutaj napisałem, że 67% ceny prądu to wina Unii Europejskiej. Lewacy, podziękujcie jej, że płacicie tyle pieniędzy za prąd. Dobrze, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale nie możemy być za wszelką cenę. Porównanie: 770 miliardów złotych pieniądze Unii Europejskiej dla Polski na 8 lat. Natomiast rocznie Biedronka tylko w 2020 roku wyprowadziła do Portugalii 270 miliardów złotych, natomiast przez 8 lat to już jest ponad 2 biliony złotych, czyli w przeliczeniu na miliardy 2160 miliardów złotych. I kolejny mem. Przy budce z piwem rozmawiają faceci. Jeden pyta: wiecie, czym się różni piwo od PO? Czym? W piwie wszystkie męty idą na dno, a w Platformie idą do góry. Platforma Obywatelska. To się równa bezrobocie, 5 zł za godzinę, stawka godzinowa najniższa, wyższy wiek emerytalny, mafie VAT-owskie, pieniędzy nie ma i nie będzie. Ktoś chce do tego wracać? Napiszcie w komentarzach. Posrańcy. Ulubione słowo pani Jandy. I tutaj kolejny mem. Zdajcy polskiego narodu na Marsa, NASA, szkoda planety. I Donald Tusk na świni na Marsie. I Robert Bąkiewicz napisał na Twitterze również, że w imię wzmacniania naszego bezpieczeństwa narodowego apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie ustawy Lex TVN. Oby ją podpisał, ja się też pod tym podpinam. Czy jesteście za Volksdeutschowym TVN-em? Napiszcie w komentarzach. Nie wiem, czy wiecie, ale rodzice od Olejnik i Mrozowskiego byli SBK-ami. Natomiast Janusz Kowalski z Solidarnej Polski
napisał, że 39 milionów złotych oszczędności w 2022 roku i 119 milionów mniej w 2023 roku na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszościowego. I pan Janusz Kowalski dziękuję Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej za przegłosowanie jego poprawki do budżetu na 2022 rok w sprawie przesunięcia 30 miliardów złotych na naukę języka polskiego dla mniejszości polskiej i Polonii w Niemczech. Polska zaakceptowała niekorzystne dla nas rozstrzygnięcia pakietu klimatyczno-energetycznego. Polska zaakceptowała niekorzystne dla nas rozstrzygnięcia pakietu klimatyczno-energetycznego. Będziemy mieć posiedzenie Rady Ministrów w Katowicach. Będziemy przyjmować taki wieloobszarowy program dla Śląska. Właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki, generalnie w grupie miało całe budownictwo przez 7 lat. Swoim ludziom to obłok stawiali, narabiali, wiesz, ile narabiali, nie? I nam to pierdzieło. Jak Państwo sobie przypominacie bardzo trudną sytuację dotyczącą 14 kopalń, kiedy podjęliśmy nie tylko rozmowy ze związkowcami, podjęliśmy plan restrukturyzacji kopalń. Będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, wygaszać kopalnie, wygaszać kopalnie, wygaszać kopalnie. Polska zaakceptowała niekorzystne dla nas rozstrzygnięcia pakietu klimatyczno-energetycznego. Teraz coś na temat inflacji z kanału Damian Olszewski praktycznie o pieniądzach. Z kolei Amerykanie ratują państwo przed bankructwem, zwiększają deficyt budżetowy i gonią nas w statystykach inflacji. Tutaj jest odpowiedź do Volksdeutscha. TVN to komunistyczna deutschlandzka telewizja w pana rękach. Wiem, że pana boli, że Polacy dowiedzą się o panu w słowach, gdy pan nazwał polskość nienormalnością i gdy pan przemawiał do CDU jak do przyjaciół. I że nie zareagował pan na słowa Jarzdowskiego i Nitrasa skandalicznych słów o katolikach. Tyle na temat inflacji. Jak widzicie, nie jesteśmy największą inflacją w Europie, tylko jesteśmy niby jesteśmy w krajach, wśród krajów, które mają jedną z wyższych inflacji, ale nie mamy najwyższej. Uważamy, że polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego na mocy prawa, czego wymaga traktat. To był unijny komisarz. Teraz wracamy do memów z Twittera. Przypominam, że ten odcinek jest właśnie na podstawie tego Twittera robiony. Moi drodzy, święta to wyjątkowy czas. Na co dzień znacie nas z mówienia, ale tym razem zaśpiewamy dla was kolędę. Nie trwa tylko ze wschodu, a tak trwa również zachodu. Niemcy, jak to Niemcy, wymyślili sobie nowe ideologie. Wielokolorowe, inne niby zielone, które mają doprowadzić nie tylko do zniszczenia moralnego i kulturowego. Polski naród, ale całą Europę. Energetyczni mają nas zabić, zniszczyć, z Polaków zrobić pariasów. Ludzi drugiej kategorii, z Polski zrobić państwo satelickie, pozamykać polskie kopalnie, zamknąć polską energetykę, doprowadzić do tego, że będziemy zabijali nienarodzone dzieci. Chcą nam odebrać tożsamość narodową, kulturową, a nawet płciową. Na to nie ma zgody. Dzisiaj być może Państwo nie pamiętacie, kilka dni temu Solidarność protestowała w Luksemburgu.
przeciwko zamykaniu polskiej energetyki. Już za chwilę wszyscy będziemy czuli nie tylko we własnych głowach i rozumach, nie tylko będziemy to rozumieli, ale będziemy to również czuli we własnych kieszeniach. Wielu z nas straci pracę, a nasze dzieci będzie czekał tylko wyjazd za granicę. Nie możemy się na to zgodzić. Ten zielony ład, to nie jest żaden zielony ład, to nie jest żadna ekologia. To jest zielone diabelstwo, szataństwo XXI wieku. Ideologia, jak każda inna, którą wcześniej wymyślali Niemcy i prowadzili z tym krużgankiem oświaty. Wtedy ludzie też myśleli, że narodowy socjalizm jest taką piękną ideologią. Popierali przecież nie tylko w III Rzeszy, ale w całej Europie, a nawet poza nią. Dlatego dzisiaj my również staniemy do walki. Staniemy do walki o to, żeby wypowiedzieć te wszystkie obciążenia państwa polskiego, które na siebie nałożyliśmy, które nałożyło na siebie państwo polskie. Nie dla wspólnych europejskich podatków. Nie dla wspólnego zadłużenia. I nie dla Fit for 55, czyli tego zielonego szaleństwa, zielonego diabelstwa. Żądamy od państwa polskiego, żeby broniło w końcu polskich interesów. Panie premierze, widział pan ostatnio, jak w Parlamencie Europejskim ta cała, przepraszam za te słowa, ale ta europejska hołota plująca na polskiego premiera, to jest niegodne, a jeszcze bardziej niegodne, to jest hołota, która była z Polski, która mówi po polsku, pluła na polskiego premiera. Oni się oni, panie premierze, oni nie dogadają się z nami, oni chcą nas zniszczyć, żadne ustępstwa. Ani kroku w tył. Zobaczy pan, ile jest biało-czerwonych flag. Ile pół narodu za panem stoi, zdeterminowanego, świadomego, gotowego do poświęcenia. Między zagranicznymi kontaktami. Szanowni państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji w imieniu własnym i całego zarządu chciałem życzyć państwu, aby były one pełne ciepła, spokoju, radości. Niech rodzinne spotkanie przy wigilijnym stole będzie czasem odpoczynku od trosk. Jednocześnie życzę państwu, aby nowy 2022 rok przyniósł wiele szczęśliwych chwil, a także pozwolił zrealizować plany i marzenia, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wesołych świąt. To wszystko w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz do obejrzenia prawie 200 filmów na tym kanale. I do zobaczenia. Cześć.